Słuchajcie, usiałam tutaj sobie siąść, pachnie przepięknie gingerbreadem. Polecam wam tą świeczkę, ja sobie jeszcze też zrobię zapas. A także ja pokażę teraz sobie mini horzy Carbootsa. Dzieci też zobaczą. Wysypałam wszystkie wizytówki swoje. Spoko. Nic się nie stało, pozbieram się przecież. Prędzej czy później się pozbieram. No, zobaczcie, jakie mam fajne wizytówki. Agnes Cleaning, byłam właśnie roznosić ostatnio, tam gdzie sprzątałam. Okej, czekajcie, czekajcie, bo mnie się wszystko posypało po prostu. Standard. Mam nadzieję, że nie będziecie rozczarowane, bo na pewno... Na pewno spodziewałyście się czegoś większego. Ja też, uwierzcie mi, że ja też. Wydawało mi się, że ten Carboots będzie duży, a okazał się po prostu trochę niewypałem. Czekajcie, przesunę stolik. Okej, okay. No i dobra, i lecimy. Pokażę wam, co kupiłam. Zacznę od tej pierwszej siaty, dlatego, że tutaj chcę pokazać, co właśnie mam dla Gracka. W sumie to jak widziałyście chyba nawet, nie wiem, czy wam mówiłam, czy nie, bo już nie pamiętam, to w sumie dzieciakom coś pokupowałam. Więc tak, rzecz pierwsza, od jakiej zacznę, bo Gracka na to czeka. Mam nadzieję, że tego nie ma. Dałam za to 2 funty. I jest to to. Nie mam. Nie masz? A fajna, czy nie? Nic nie widziałam. Taka gra. Fajna czy nie? 2 funty? Tak. A nie 15? Nie. No wiem, że jest cena 15, ale... Fajna czy nie? Wygląda bardzo fajna. Wygląda na bardzo fajną. No to się cieszę, bo już pierwsza muszę rzecz fajna. Najpierw, sprawdź, czy będzie odtwarzać właśnie. Rzecz druga, kupiłam selfie sticka za funta. Mam nadzieję tylko, że będzie dobry. Będzie taki selfie stick za 1 funta, tylko mam nadzieję, że go włożę i że wszystko będzie dobrze. Teraz tak, sobie kupiłam to, co wam pokazywałam, ale nie wiem, czy w nie wejdę, ale bardzo mi się podobały 8. I co mi się podobało? Właśnie to. To tutaj, wiecie, na imprezę, tylko nie wiem, czy wejdę w pasie, no 8. Jak nie, to u mnie się nic nie zmarnuje, ja mam się z kim dzielić. Spodnie są z metką, z Pretty Little Thing. Dziękuję, kochanie. Patrzcie, jaka kawcia. No, żałuję, że tych kubków nie chciała babeczka sprzedać, słuchajcie, że, znaczy 1, 2 maksymalnie. Dziękuję, bo mi się podobały i kupiłabym, ale ja nie chcę mieć kompletu kubków w Chanela, chciałam mieć jeden dla siebie. No, ja tak nie lubię. I szkoda, że tę dyszkę chciała, bo tego stojaka też nie chciałam, tych kubków, także mniejsza większość. Także Ginny Black Extreme Ripped Mom Denim Shorts 8. Tak to wszystko się nazywa. Zobaczcie, jest metka prettylittlething.com, shop online. Nie wiem, ile kosztują online, nie mam pojęcia. Dałam za nie funta. Także takie spodnie pociachane, obym tylko w nie weszła, także przymierzę, później zobaczę. No i kupiłam Oliwii piżamę, to chyba też wam ją pokazywałam. Jak Oliwia nie będzie chciała, to nie wiem, czy ja w nią wejdę. Jeżeli wejdę, to super, jak nie będzie chciała, ale mam nadzieję, że zechce. To jest Eska, czyli 6-8. Więc nie wiem, może się mieć za mało, ale jest fantastyczna, no zobaczcie, taka w Miki. A Miki teraz jest na topie. Chodź Oli, zobacz, czy fajna. No wzięłam dla Oliwii, jak nie będzie chciała, a ja wejdę, to na bank sobie ją zostawię, a jak nie wejdę, no to też się nie zmarnuję, do kogoś powędruję na pewno. Bardzo fajna, materiał super, mega mi się podoba, zaraz Oliwce pokażę. I tak wygląda góra od tej piżamki, nie wiem, czy ktoś w ogóle ją miał na sobie, bo powiem wam, że metka w ogóle nie jest prana, mało tego, jeszcze z metką, więc może ktoś kupił po prostu za małe, może nie trafił w gust. Tak wygląda góra, świetna, taka atłasowa. Superowa, bardzo mi się podoba, z kieszonką, więc jak Oli nie zechce, to wezmę. Ja nie pamiętam teraz ceny, chyba 2 albo 3 albo 4 funty, nie wiem, nie pamiętam, albo funta nawet. Kolejna rzecz, jaką właśnie zakupiłam i jaką kupiłam, kupiłam to jako pierwszą rzecz, są to buty Lonsdale'a, słuchajcie, 2, czyli Gracjana rozmiar. Zobaczcie, tak wygląda metka, więc tak możecie kupić buty. Przypuszczam, że albo nie były, albo raz były założone. Może kogoś gniotły w palce. Takie. One nie są tanie w sklepie, bo ja pamiętam, że kiedyś Gracjanowi bardzo podobne Lonsdale'a kupowałam. To jest coś w granicy 15-20 chyba funtów. Także takie, zobaczcie, prawie nieużywane. Mam nadzieję, że będą dobre. Zaraz sobie przymierzę. Synek! Chodź, przymierz buty. Chodź, kochanie, przymierz tylko buty, czy będą dobre. Także takie buciory. Rzeczy kolejne to mamy z Avonu od koleżanki. Proszę bardzo, Avon, siatka, wszystko profesjonalne podejście. Czekajcie, muszę zasłonić, bo synek będzie tu wchodził. Nie, masz już spodnie? Nie, zasłonię. Buty przymierz, takie ci wziąłem.
Przymierz, fajne. Lonsdale. No przymierz, ale odkryj. Także pokazuję wam, co nie zamówiłam, tylko co kupiłam. Z Avonu. Z Avonu zakupiłam Vanilla Caramel. One podobno są tutaj gdzieś zaplombowane. Za małe? Nie. Dobre? No musisz język wyjąć. To jest gumka, język wyjmij ten ze środka. Aha, że zaplombowane tu. Dobra, skumałam. Wiem, o co chodzi. Są zaplombowane. Dobra, to jest dwójka, niby twój rozmiar. Ja mam trójkę. Gdzie masz trójkę? Nie, ma, nie masz, zależy od buta. Zależy od buta. Jeden rozmiar jest taki, drugi taki. Dobre czy nie? Takie troszeczkę za ciasne. Naprawdę? A stań sobie w nich. Bardzo za ciasne? Boli nie? Za z tyłu. A ile kosztowały? 5. No dobra, dobra. Dla trójka. Filipa. No trudno, dla Filipa będą. Myślałam, że będą taka, dobre. Taka? Ale na skarpetę też inaczej. Pięknie pachnie, dziewczyny, super pachnie karmelem. Karmela tutaj czuję, mniej może wanilę. Także karmelowy taki do kąpieli z Avonu, to jest rzecz pierwsza. Możemy tutaj sobie stać. I drugi to jest... Patrz, a teraz widzisz trójkę, ja mam trójkę. Ale bo to inne buty są i one są takie, nawet widać, że jest za duży trochę. Odstaje ci od pięty. Wydawałoby się, że będą dobre, tylko nie przymierzyłeś na skarpetkę. Takie powinny być. Ja mam trójkę. No nie wydaje mi się, one są naprawdę duże, Gracjan. Aj, wsadziłam palca, czekajcie. Wow, ale pachnie. Daj Filipowi. Dobra, spoko. I drugi kupiłam taki, no widzicie, Gracjan mówi, że jego ciśnie w palce. Także dobra, powędruję do kogoś innego. I drugi to jest taki. Płyn do kąpieli i też ładnie pachnie i to jest czekolada i pomarańcz. Także takie dwa po 2 funty one były na tym stoisku, więc myślę, że super. Nie wiem, ile są w katalogu, musiałabym dopiero zobaczyć. A katalog właśnie też wzięłam, także mam najnowszy katalog. Wszystko pięknie przygotowane na tym stoisku, wszystko profesjonalnie. I powiem wam, że ona śmiało mogłaby sobie pojechać do Edynburga z takim stoiskiem, a nie tutaj w takiej kurde pipidubie, gdzie to każdy podchodzi i kręci nosem tak naprawdę, bo rzeczy ma fajne, porobiła fajne zestawy świąteczne i tak dalej, więc naprawdę na prezenty można coś powybierać. Dobra, chowam siatki, te buty muszę schować, nie wiem dla kogo będą, ale są fajne, więc zapytam się Karoliny, czy nie chcę dla Filipka. No i rzecz ostatnia, słuchajcie, mamy tutaj w takiej pięknej torebce świątecznej, Wishing You a Merry Christmas, piękna torba, super przygotowane. No i tutaj mamy zestaw, słuchajcie, jak widziałam, dla dzieci, taki pięknie zapakowany, 6 funtów. A co tutaj w zestawie mamy? Czekajcie, to jest zestaw świąteczny, jak widzicie, sobie kupiłam aż selfie sticka, także No i może piżamkę i spodenki założę. Odwijamy, bo ja nie będę tego pożarną choinkę stawiać, ale jest naprawdę bardzo ładnie zapakowane. Czekajcie, za 6 funtów i mamy w tym zestawie... Czekajcie, muszę tu się dokopać. Bardzo ładnie zapakowane, bardzo mi się to podoba. Kurczę, aż szkoda naprawdę otwierać. Dzieci poszły grać, także cieszę się chociaż, że z gry zadowoleni. I mamy tutaj tak, Apple and Cinnamon i to jest Bath and Body Wash. Zobaczcie, tak zapakowane, taka o. Tak to wygląda, to jest jeden produkt. Drugi to jest Plum and Vanilla Bath and Body Wash. Czy ja powącham, czy też tutaj jest zaplombowane? Nie wiem, troszeczkę może śliwkę trochę czuję, ale mało tutaj czuć. Czekajcie, a tutaj jabłko i cynamon? A tutaj czuję jabłko i czuję cynamon, więc to będzie chyba mój ulubiony. Także takie, ja pamiętam, że one są fajne, fajnie pachną, ale jak dla mnie nie nawilżały, więc na to wzięłam to dzieciom. Tutaj mamy czekolada i berry, bubble bath, także do wanny mamy, żeby robiło pianę. Fajny zapach, co to było, ale fajny zapach. Super zapach, fajnie to wygląda, jak bombka trochę choinkowa. I ostatnia rzecz, to jest Sweet Almond, czyli coś dla mnie. Słodki migdał. Znaczy mi to bardziej jabłkiem. Nie wiem, taki świeższy. Nie pachnie mi to migdałem, wam powiem szczerze. Sweet Almond. Bardziej jabłkiem, ale ładny. Ładny zapach, także zobaczymy, jak to będzie w wannie. No i co? I to było przygotowane na takim jakimś tutaj talerzyku, chyba czy na czymś. A, no widzicie. Tak to jest przygotowane na takiej podstawce.
Avon, taka podstawka okrągła, zapakowana po prostu takim pięknym papierem świątecznym. Wszystko było piękne do tej chwili. No, także to by było na tyle. To są wszystkie moje zakupy, takie karbucelowe. Czy się cieszę? Cieszę się, szkoda mi tych butów, bo dałam nie 4 albo 5 funtów, nie pamiętam. Więc jak na karbuca to nie mało, jak na buty to super. No ale szkoda, że mam chrześniaków większych w sumie od Gracjana, z większą stopą, bo nawet bym nie mogła oddać, więc pytam się Karoliny, czy nie chce dla Filipka i tyle. I ja sobie później przymierzę tą piżamkę, spytam się Oliwii, czy chce, czy nie. No i tak samo przymierzę, o, cała jestem w tym, w brokacie. A z czego ten brokat? A, ze wstążeczki. No, także ja dopijam moją kawę. Jak widzicie, na skórze może jeszcze minimalnie. Ja się nie pudrowałam dzisiaj, jest tylko pielęgnacja. Jak widzicie, jestem bez, kompletnie bez podkładu. Ani nawet jedno źdźbło. Jedyne co mam to tylko oczy. Delikatnie paletką właśnie tą z Revolution przy współpracy z Natalią Siwiec. No, tą natch. I cudowny mój sweterek i w ogóle jest mega świątecznie. I tutaj czekolada i cynamon. Nie, czekolada i co? Czekolada i pomarańcza. Także wszystko świąteczne. Już widzicie, święta pełną parą. Dajcie znać jak tam u Was, czy już też robicie jakiekolwiek przygotowania do świąt. Czy już się rozglądacie za prezentami, czy też nie. Jak to u Was wygląda? Jestem bardzo ciekawa. Mam ochotę na live'a, ale może nie dziś, bo na dziś chyba mam jakiś filmik dla Was ustawiony. Nie wiem, czy już wszedł, czy na 14, czy był na 10, nie pamiętam, ale ustawiałam premierę chyba na dziś. Nie wiem, już nawet nie pamiętam, ale chyba na dziś. Także chyba tam będzie, jak powiększam usta, metodą chyba nieinwazyjną, czyli kosmetyczną. Także do usłyszenia, trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że mimo wszystko ten vlog Wam się spodoba. Zawsze to coś innego, jakaś mini odskocznia, to się u nas działo na naszej wiosce, więc się z Wami tym podzieliłam. No, także do usłyszenia, trzymajcie się, buziaczki, ajo! No i dobrze, ja wymyśliłam sobie, słuchajcie, że pokażę Wam moją wizytę w TK Maxie jako bonus. Fajne koszulki znalazłam, zaraz Wam pokażę, czekajcie. Znalazłam eskę i naprawdę mi się podoba taka. I zobaczcie, generalnie dałabym za nią maksymalnie do dychy, ale kosztuje niestety 17. Diesel, podoba mi się ten dokładnie wzorek, znaczek, proszę bardzo, 17 funtów eska z diesla. Tutaj jeszcze też Juicy Couture, taki trochę przybrudzony biały, dwie dyszki, no a mnie kurczę, powiem Wam, że boli trochę ten palec. No i wymyśliłam właśnie, że nagram Wam to w formie takiego bonusa do vloga, o i tyle. Także sobie wyczekacie po prostu i na kanale zobaczycie cały vlog i z karbuca i z, no powiedzcie mi, się zapatrzyłam, no. Z TK Maxa. Co to jest? Anna Jacobs. Cena? Dwie dyszki. Fajne. Takie nawierzchnie. Nawierzchnie. Fajne. Fajne wygląda. Na zdrowie. Na zdrowie. Dobra. Idziemy. Tu jakieś zestawy też świąteczne. Pamiętam, że gorąco mi jest jak nieco. Idzie się zgrzać. Dobra, z racji tego, że poprzestawiali, jak widzicie, tu były kosmetyki, teraz są tam dalej. Poprzestawiali, więc muszę iść tam, a jeszcze Wam pokażę tu jakieś rzeczy. O, jakie ładne aniołki, koczówki świąteczne. Chcieliście, żebym nagrywała wolniej, ale słuchajcie, to tak ciężko się nagrywa wolno, bo nie wolno nagrywać w sklepach ogólnie. Więc ja i tak się cieszę, że jakoś w ogóle dla Was nagrywam, jakkolwiek. Kiecki, kiesuszki. No nie da się tak wolno całkiem, bo tak jak mówię, no nie bardzo wolno nagrywać w sklepach, więc ja to robię i tak, wiecie, po cichaczu. No staram się, żeby, wiecie, nie było zbytnio widać, że nagrywam. No i jak zwykle chwyciłam coś, co jest poplątane, ale ładna. Patrzcie, jaki fajny rękawek. Z czego to jest? Lost Ink. Sprawdźmy cenę, bo ja zawsze jak chwytam, to jakoś takie nie tanie. O, dyszka teraz z... Nie widzę. Nie widzę z ilu. Nie, wy chyba też nie widzicie. Co nie, z 12, z 18. Nie wiem, podoba mi się, kurczę, za dyszkę. Ładna jest. Taka inna. Nie, jak ja w tym wyglądała. Rękawy mi się podobają do jeansów. Kurczę. No nie wiem, ma coś w sobie. Zobaczę, zastanowię się. Zastanowię się, bo nie wiem, czy nie znajdę nic na kosmetykach.
Jeszcze wam tak pokażę mniej więcej chociaż. Kurczę, mnie wiecie co, ja powiem wam tak, tu już wam nagrywam ciuchy, a ja już jestem myślami przy kosmetykach, nie? Nie, ale tu na razie nic nie widzę takiego, co by tu było ciekawe. Nie, nie, nie. I będę musiała się też streszczać niestety, bo Karola ma właśnie wpaść. Z Anią mają wpaść po 14, więc muszę się wyrobić. Jeszcze wam pokażę. Widzicie, śpiewają. O właśnie, ring. Muszę sobie kupić ringa jakiegoś. Czekajcie. I co, już? I czy to jest maks ich możliwości? Pompony, pomponiki. Znajdźmy ringa jeszcze. Żeby jakiś wybór był. Ale muszę kupić, bo właśnie mi się urwał ostatnio. I spadłby mi telefon, słuchajcie. Nie wiem, co to jest. Apple Watch. Czyżbym miała chrypę, słuchajcie? Za 6 funtów Apple Watch. What? Czekajcie, co to jest w ogóle? Kurczę. No i co? Watch Bandful Apple Watch. Nie wiem, jakieś coś tam się podłącza pewnie do czegoś i w ogóle. Jakaś grubsza sprawa. Ja no po prostu boli mi gardło, słuchajcie. Czyżby mi się przeziębiła? Oby nie. Dobra, jeszcze szukam jeszcze innego. Szukam jeszcze ringa jakiegoś. No spadło, widzicie? Tak spada. Ale już poprawiłam, już jest ok. No i co, nie ma więcej? No dobra, no co, taki znalazłam, 4 funty. Nie ma rewelacji. Ale lepszy ryc niż nic, jak to mawiają. Gorąco mi jest. Za ciepło się ubrałam. Fajne są te właśnie te. Te nie pineski. Wiecie, spinacze te takie. To jeszcze jest taki, ale ten kwiatek mi się nie... Nie. Po prostu nie. Tu nie widzę, tu nie widzę. Fajna. Karl Lagerfeld. Właśnie z niego też często są tu bluzy. Ale jak widzicie, iPhone 8. No, także na mój telefon to mało gdzie i kiedy cokolwiek jest. Także nawet na to nie liczę, ale szukam jeszcze... Te mi się właśnie podobały. To mi się podobało, to jest 6 plus 7 plus 8 plus, no ale już 9 plus już nie wymyślili. Czekajcie, zdejmę tu niżej o 2. Chcę zobaczyć, czy jeszcze Turing. Nie chcę, żeby mi to spadało, a naprawdę dzisiaj nie mam ze sobą pomocnic. Także muszę sama tutaj sobie radzić. Ale nie widzę. Kurczę, nie widzę, to chyba tego przechwyca. Tu jeszcze jest za 49, ale to też jest do iPhone 6S. Także nie ma. I tu jeszcze jakiś sprzęcik i też nie ma. Dobra, jest jeden ring, no to go przechwytam. Przechwytam. Co to ma na Stick Foundation Almond, czyli jakiś bardzo ciemny. Zauważyłam właśnie, że wyrzucają, słuchajcie, takie rzeczy, które no mniej by się chyba używały, wiecie? Tu coś jest, czekajcie. Ink. Incredible. A, z tej właśnie serii jakiejś, ale co to jest? Highlight. Hypno. Ale nic nie widzę. Takie... Nie wiem, takie dziwne. Niby, że dyszkę kosztowało. Odłożę tak, czekajcie, na bok. A to? Co to jest? A, to jest coś ciekawego. 3,99. Unicornowe. Bierze się niby kropelkę. I niby, że to, słuchajcie, właśnie sprawia takie wrażenie mokrej skóry. Podoba mi się to. Kurczę, może wezmę. Może wam zrobię teścik. Nie wiem, którą formę, ale czy tej wody? Bo tu jest co? A nie, nie chcę takiego holo. Nie chcę holo. Nie wziąłem sobie koszyka, jak zwykle, jak czubek i będę teraz chodzić. Nie wiem, jak będę wam to nagrywać. Pokażę wam to na dole. Niezbyt wiele się zmieniło. Widzę pędzelki nowe z Pro Essentials. Nie znam, nie wiem jaka jakość pędzelku, więc się nie wypowiem. Czekajcie, przełożę. Ojajajajaj. Widzicie? Wszystko tu spada. Ciężko jest, jak tak się jest bez pomocy. W7. Wszystko z W7. Tu jeszcze jakieś takie, tu coś z Essie. Tu porozrzucane, nawet mi się nie chce grzebać, więc sobie tak wykukajcie chociaż troszeczkę oczami. To co to jest? Co to jest? Liner Stamp, jakiś z Technik. Nie wiem, o co chodzi. Eyeliner i stamp. Nie wiem, chyba że robicie sobie właśnie takie te... Stampujecie sobie kreski. Nie mam jak wam nagrywać, uwierzcie mi. Co tutaj dalej mamy? Co to jest? To było, to było. To były też te rzeczy. Bar Minerals, coś jest. Good Hydrations. A, primer. Primer z Bar Minerals. Fajne, 17 pounds, ale ja mam primerów tyle co mrówków. Dalej, to coś jest za 2 funty. Long Lasting Everyday. Nie wiem, co to jest nawet. Nie chcę mi się już tutaj przyglądać.
Pokazuję Wam po prostu, co jest. Tu, co to jest. Jeszcze też jakiś rozświetlacz, ale chyba jakiś tańszy. Nie widzę, by to było coś dobrego. Tutaj mamy ze Stili produkty. Rewlony. Kredki, kredeczki, tusze. Ale czy jakiś tusz może? Dwa volume, 3D mascara. To ostatnio właśnie widziałam. Taka, ale jakoś nie wiem, czemu do mnie nie przemawia. Mimo iż nowość. Dzień dobry. Co my tutaj dalej mamy? Tu do ust coś, tusz. O, i znowu jestem błyszczyk z Anastazji. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. 9,99. Ostatnio był za 3,50, więc nie wiem, czy go wyjęli z pudełka, czy coś. Jedziemy dalej. O, paletka z Maybelline. Cena 6 funtów. No to prawie, że o połowę tańsza. Dalej, co my tutaj mamy? Czekajcie, bo mi ciężko tu się operuje. Anastazja, matowa pomadka. Czekajcie, cena, dyszka, a regularna cena 18. Tu mamy trio różów. Co tu jeszcze? O, coś ktoś wyjął i coś tutaj się wala. Czekajcie, coś małego, co to jest? A to nie jest z tego? Tak, z Cover Fixa. Co tutaj jest dalej? Anastazja, też ktoś coś wyjął z pudełka, więc nawet nie będę szukać. Tu co to jest? Aha, mój ring. Dobra, ring, który bierę. Czekajcie, co tu jeszcze jest? Profusion paletka. O! Co to jest? Z BC. Czyli też mamy eyeshadow palet. Zobaczmy. Ładnie wygląda. I ona mi też przypomina mi, co ona mi przypomina? Nie wiem, czy z Anastazji coś podobnego było? Nie wiem, teraz nie mogę skojarzyć. 4,99. Dalej, czekajcie, bo... O. Proszę bardzo, 15 funtów. Peace, Love and Unicorns Festival. Too Faced, otwórzmy i zobaczmy, co jest. Pokaż, kotku, co masz w środku, czekajcie. Maksymalny czas nagrywania. Dobra, połączyłam się ponownie. Czekajcie, bo nie mogę sobie poradzić zbytnio. Dobra, jestem. Tak wygląda ta paletka. Wiem, że nie można swatchować i szkoda. Nie wygląda źle. Może się skuszę. Zobaczę, bardzo ładnie wygląda, jeżeli chodzi o design. To podoba mi się bardzo. Chyba sobie ją przechwycę. Czekajcie. Widział koszyka. I tu jeszcze to chciałam zobaczyć. Skargo dorzucili. Bardzo fajnie, bo fajne są paletki. Chyba zaraz pójdę po koszyk, słuchajcie. Co tu mamy? Cargo, czyli In The Sky, czy Six. Takie kolorki, trochę takie chłodne. O nie, nie mogę Wam otworzyć. O nine. Nie mogę, takie. A cena? 8, ani regularna. 24. No teraz to się trochę zdenerwowałam, że nie można chociaż otworzyć i kuknąć. Jest zaklejona. Patrzę, czy wszystkie. O, tutaj ktoś. Tu ktoś już otworzył, więc pójdźmy za jego. Nie. Otworzył czy nie otworzył? Czy ty byłaś otwarta, paletko, czy nie byłaś? Nie. Nie była otwarta. Szkoda. Szkoda, bo jak nie widzę, no to się nie zdecyduje. I tu mamy takie jeszcze z zielenią, coś i z brązami. I z fioletem. Bardziej mi się tamta chyba podoba, ale ładne opakowanie. I fajna cena. 8 funtów z 24. Ta nawet fajnie wygląda. Matowe. Tu Wanderlust. Takie. Ale o, tu jest otwarta. To zobaczmy chociaż, jak one się prezentują w środku. Czekajcie, ja Was jakoś postawię. Dobra, słuchajcie, oparłam Was w tym momencie i Wam pokażę. Palec mnie jeszcze boli. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tak one wyglądają w środku. No niestety, światło Wam nie ustawię, bo stoję pod światłem. Także też nie będę macać, dotykać jak z pigmentem, bo nie wolno. Okej, zamykam. Szkoda, bo ta wygląda dość ciekawie. I teraz się tak zastanawiam, czy tą z matami sobie wziąć, czy tamtą. Ha, ktoś cwania, słuchajcie. Ale ktoś jest bystry, nie? Słuchajcie, nakleję ktoś cenę. Tutaj jest, zobaczcie. Tutaj jest taka cena, a tutaj ktoś sobie po prostu nakleił 3 funty. Dobre. To nie, z W7 to nie. Kurczę, szkoda, że jest zamykana z każdej... Nie, ta jest otwarta. Czekajcie, otwarta jest. Jedna jest otwarta, żeby nie było, że ja biorę. I że je otwieram. No, zrobiłam Wam już kontrast. Sfokusowałam jak mogłam, ale stoję pod światłem. Patrzcie, jak ładnie wygląda.
takie świąteczne opakowanie. I w środku wygląda tak. Znaczy mi wypada folia, ale teraz włożę. No, także tak to wygląda. Nie będę masać palców, ale naprawdę fajne kolorki. W większości przypadków widzę, że jest... Chociaż nie, nie tylko te smoki. Cztery brązy. Cztery są w kolorze srebra i niebieski, i jest szary i czarny. I kolejny jest taki we fioletach. Także naprawdę fajna opcja. Fajna cena. I się zastanawiam tylko, czy ja to potrzebuję. To jest pytanie po prostu. Na tą bym się skusiła. Jeszcze raz wam ją pokażę. Zobaczmy jeszcze raz z bliska. Tak wygląda opakowanie. Czekajcie, fokus, fokus, jesteś. I uwaga. Zobaczcie, jakie lusterko fajne. Chowamy, nie odbijamy światła i tak wygląda w środku. Ta-da! Nie wiem, no fajnie, podoba mi się. Aczkolwiek matów mamy tutaj 1, 2. Dwa maty tylko w sumie. Słuchajcie, reszta to są połyski. Kurczę, no. Nie wiem, waham się, ale podoba mi się. Ciekawi mnie ta paletka. I teraz nie wiem, ale chyba ją wezmę. Chyba ją wezmę i wezmę chyba właśnie wam. Zobaczymy sobie ten produkt i biorę to. I czy coś jeszcze tu jest do pokazania? Chyba już nie bardzo. Nie, chyba mogę was już odwrócić.